W Galerii Sztuki Dawnej Sopockiego Domu Aukcyjnego odbyła się ostatnia w tym roku aukcja dzieł sztuki. Potencjalni nabywcy mogli odnaleźć w aukcyjnym katalogu prawdziwe perełki. Na szczególną uwagę zasługiwał autoportret Tadeusza Pruszkowskiego z 1929 roku. Jest to absolutnie unikatowy obraz, ponieważ prac Tadeusza Pruszkowskiego praktycznie nie ma w Polsce na rynku aukcyjnym i antykwarycznym. Ten obraz jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ jest jego autoportretem. Co więcej, unaocznia jego wielką pasję, jaką było lotnictwo. Pod młotek trafiły 132 obiekty autorstwa mistrzów dawnej oraz współczesnej sztuki, zarówno polskiej, jak i tej zagranicznej. Mamy wyjątkową pracę kolejnego unikatowego artysty Bolesława Biegasa. Ponadto dla miłośników sztuki klasycznej, malarstwa koni, mamy pracę niewielką akwarelkę Juliusza Kossaka, bardzo piękną. Mamy bardzo duży dział sztuki współczesnej, w tym pracę artystów Szkoły Sopockiej, bardzo w niewysokiej cenie praca rzeźba Smolany i Żuławskiej, a także Mitoraja rzeźba w bardzo niskiej cenie 27 tysięcy złotych i także praca Weksińskiego w cenie 68 tysięcy złotych. Zapraszamy na kolejne aukcje organizowane w najbliższym czasie przez Sopocki Dom Aukcyjny. Na naszą kolejną aukcję zapraszamy do Warszawy 3 grudnia. Będzie to aukcja Waria prezentów i pomysłów świątecznych, a kolejna aukcja w Sopocie na miejscu bardzo serdecznie zapraszamy na wyjątkową aukcję artystów młodych, uznanych. Ta aukcja będzie w grudniu tutaj w Sopocie. Polecamy również zobaczyć Marek Radkę w Sopockim Domu Aukcyjnym oraz Salwador Dali na sprzedaż w Sopockim Domu Aukcyjnym. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.